Uważa się, że wygrałeś mecz z liderem i to naprawdę awans no jest realny. Dwudziesta ósma kolejka spotkań grupy Podlasko Warmińsko-Mazurskiej. Dzisiaj przeciwnikiem Ełcyjo Płomienia będzie drużyna, która wystąpi w niebieskich strojach. Finisz parkiet Drwęca, Nowe Miasto Lubawskie. Drużyna z Ełku od pierwszych fragmentów tego spotkania chciała narzucić swój styl gry. Wesołowski do Sklarzewskiego. Tutaj zabrakło wykończenia w tej sytuacji, która naprawdę obiecująco się zapowiadała. Jesteśmy już pod drugą bramką. Dośrodkowanie piłki w pole karne i tutaj Michał Piceluk oddaje strzał, ale wprost w bramkarza Damiana Suszczewicza. Rzut wolny Paweł Piceluk. Najskuteczniejszy zawodnik trzeciej ligi dośrodkuje piłkę w pole karne. Tutaj zabrakło wykończenia dla jednego z zawodników z Nowego Miasta. Sklarzewski w środku pola gry. Minął Valentina Dacha. Dośrodkowuje piłkę w pole karne do Bartka Wierzbickiego. Bartek Wierzbicki strzela wprost w Krystiana Paprockiego. Tym razem Adam Finfando w kierunku Bartka Wierzbickiego. Długa piłka. Tutaj obrońca zawahał się z interwencją. Paweł Olszewski. Konkretnie o nim mowa. Mamy już drugą odsłonę gry. W pierwszej odsłonie było bez bramek, a tu widzimy od razu pierwsza sytuacja, jest bramka z rzutu rożnego. Dośrodkowującym był Mariusz Baranowski, a strzelcem gola był Damian Kostkowski, który również strzelił jesienią w meczu obydwu tych drużyn. Dośrodkowanie piłki z rzutu wolnego. Gątek, tutaj nieporozumienie, jeszcze uderza tę piłkę Jakub Ciuńczyk, lecz po nodze Valentina Dacha nie sprawiła ona problemu Krystianowi Paprockiemu. Jeszcze raz zawodnicy z Nowego Miasta. Opanowana sytuacja, Jakub Ciuńczyk podaje do Patryka Gątka, ale tutaj Łukasz Kuśnierz przypomina o sobie Łukasz Wełku i oddaje strzał spod siebie. Piłka bardzo niebezpieczna, ale szczęśliwie mija bramkę Damiana Suszczewicza. Spójrzmy teraz w akcji. Najskuteczniejszy zawodnik trzeciej ligi, Paweł Piceluk. Paweł Piceluk wykłada piłkę na 11 metr i Mariusz Baranowski strzela swojego pierwszego dzisiaj gola, a drugiego dla ekipy z Nowego Miasta Lubawskiego. Na powtórce widzimy, czyja to była pomyłka. Tutaj nie doskoczył Jakub Ciuńczyk. Waszkiewicz został również, zrobił ruch do przodu, później się cofnął. Mariusz Baranowski wykorzystał tę sytuację. Jakub Ciuńczyk, Jackiewicz. Znów Jakub przy piłce. Odgrywa do Patryka Gądka. Gądek do Sklarzewskiego. Sklarzewski do Huberta Molskiego. Jeszcze raz Patryk Gądek, ale wysoko ponad bramką Krystiana Paprockiego. Wynik w Ełku nie uległ zmianie. 0-2. Zawodnicy z Nowego Miasta Lubawskiego wygrywają w Ełku.